O, patrzcie. To jest mój system obronny. Do muru dostawiłem taką mini bramę. O, już widać, że jakiś potwór się tam czai powoli. Czy ty atakujesz? On atakuje tego łucznika. Aha. No dobra, łucznik go nie może pewnie zabić. Dlaczego tam jest łucznik? Dlatego, że dużo potworów podbiega pod sam dom, chowa się tutaj pod tym balkonem i ci z góry nie mogą strzelać. Dlatego dałem tutaj jednego kusznika, żeby mógł strzelać sobie do tych potworów, które się tam chowają. Ale widzę, że to jakby się nie do końca sprawdza, bo ten potwór i tak stoi teraz tu pod nią. I ona też nie jest w stanie strzelać. Jakby to powiedzieć, i tak źle, i tak niedobrze. No, miecz jest o tyle dobry, że mi wypadało dużo mięsa. Nie wiem, czy włócznia działa tak samo. Chyba tak. To nie ma różnicy. To i tak się kroi. Mogę ją przestawić troszeczkę dalej, tak żeby ona była w stanie pod siebie strzelać ewentualnie. Może to da jakiś efekt pozytywny. O, tak jakbym ją tu na przykład usadowił. Tak mniej więcej w połowie, to ona będzie w stanie pod siebie strzelać. O, fapał Golden, dzięki za donate'a, ziom. Wydaje mi się, że to może pomóc. To może pomóc, ale nie mam strzału za bardzo, żeby to teraz sprawdzać, kurde. Bo patyki mam. No jak mam patyki, to ja sobie ogarnę jakieś kamienie, zrobimy parę strzał i zrobimy jakieś testy. O nie, teraz ty się jeszcze rzucasz. Ja was nie lubię. No, kto tu źle wybrał, to źle wybrał. Ta dzida nie gwarantuje większego zasięgu uderzenia. No zaraz mnie zgrzeje, ta laska. W ogóle te boty są na razie zrobione tak, że one nie bardzo chcą atakować niewolników. Zobaczcie, ona nie strzela do niego. Nie strzela w ogóle. Więc to jest tak zrobione, że oni strzelają tylko do potworów i do innych graczy, a do plemion nie chcą strzelać. Nie wiem dlaczego, może aktualnie to jest błąd jakiś, a może ogółem jest taki zamysł, żeby oni nie strzelali do innych plemion. Może. No trochę to bez sensu, no bo ona jest w stanie mnie zabić. Mimo tego, że mam super ochronę tutaj, nie? To jest takie 2 na 10, nie? O, właśnie sobie ogarnąłem więcej kamieni. No, ledwo przeżyłem. Bo tutaj te wieśniaki są naprawdę mocne. Już ogarniamy sobie jakieś strzały do łuku i będziemy czaskać. Będziemy czaskać. Pójdziemy sobie na jakąś wyprawę, będzie fajnie. No. Pani Jutoneru, Elemelek Conan jest jak Gargamelek XD, kiedy 7 days ci dziuba zrobiła ci na śniadanie i obiad. Pozdrawiam ciebie, Hat i Dziub PS, pozdrowisz razem z Dziubą. Dzięki za pozdrowienia. Pozdrawiam cię oczywiście, ziomek. Dzięki za donate'a. Na obiad dzisiaj jadłem ziemniaki z sosem i surówką. Bardzo dobre. Bardzo smakowite. Mega full wypas. Jestem najedzony, zadowolony. Muszę się przyzwyczaić, że mam na tabie teraz i inwentory. Przestawiłem sobie na tabę, bo jest szybciej, a teraz się muszę do tego przyzwyczaić. Bo się nie mogę przyzwyczaić. Bo i tak szukam tego i na klawiaturze i tak. Na tabie jest wygodniej, bo macie zaraz pod ręką tego taba, a na i to musicie go szukać, gdzie ten i jest. Zawsze patrzę w dół i szukam, gdzie te i, bo jest tak daleko od wsada, że to nie idzie ogarnąć. Przynajmniej ja nie mogę ogarnąć, więc no, znowu na i. Nie, po prostu. Nie, nauczę się na pewno. Dodaję wam dźwięk do suba, mam nadzieję, że wam się podoba. Jest taki, no, skromny, ale jest. Właśnie mi się zepsuło. Pyk. Dobra. 20 strzał. No te rzeczy mogę odłożyć. W ogóle zrobiłem trochę porządek w bazie, bo no diabeł wiadomo, że śmierci też robi bałagan dookoła, więc zrobiłem więcej skrzynek i teraz jest większy porządek. Patrzcie. Tu są jakieś rzeczy. Tu są materiały budowlane głównie. Mrozup, pozdrawiam ciebie i czaty, może ten ołtarz postaraj się zrobić. 2 złote i 20 groszy. Pozdrawiam cię, Mrozu, dzięki za donate'a. Ołtarza nie mogę jeszcze zrobić, wiesz? Potrzeba bardzo dużo materiałów na ten ołtarz i bardzo duży level trzeba na ołtarz. No jeszcze takiego levelka nie mam, niestety. Że nic z tego. Dobra, bo ja kamienie wcześniej zbierałem. Zapomniałem, że kamienie zbierałem. I w sumie jak będziemy budować, to będę miał gotowe materiały. Co tam? To trzeba wyrzucić, w sensie zdropić. Skóry można wrzucić do pancerza, czyli tu. A całą resztę w sumie sobie zostawię, bo mi się przyda, no nie? Muszę iść jeszcze pogotować troszeczkę, bo tutaj jedzenia pewnie mało. No, oczywiście, włącz. Kupa zepsutego mięsa, jak zwykle.
Drop. Pyk. Plaga, daleko z diabłem mieszkacie od Bladiego i Boga Admirosa? No nie, niedaleko. Bardzo blisko bym nawet powiedział. Mega, mega bardzo blisko. Nie wiem, czy nie za blisko. Kiedyś pewnie będziemy tego żałowali, bo no jesteśmy w nimi w takim... No praktycznie w tym samym miejscu. No niewiele dalej oni są. Niewiele dalej. Naprawdę niewiele dalej. Tam jak daleko, daleko widać brzeg za jeziorem. Taką wysepkę tam widać. O. Patrzcie tam. Ta wysepka. To jest praktycznie, gdzie oni już mieszkają, więc wiecie, no to jest bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko, dlatego nie wiem, jak to w przyszłości wyjdzie. Czy będą nas chcieli atakować, czy nie, mam nadzieję, że nie. No ja to dopilnuję, żeby była baza dobrze obroniona, ale no wszystko, no może się tak zdarzyć, że zaatakują kiedyś i będą mieli bardzo, bardzo blisko. I to jest złe, to jest zawsze złe, że ktoś ma blisko do twojej bazy, bo jest w stanie szybko się przegrupować, wrócić z bronią i tak dalej, wiecie. Muszę tego niewolnika sobie gdzieś postawić, bo on nigdzie nie jest postawiony, a miał być postawiony. To jest nasz najlepszy wojownik i najlepiej, żeby on był gdzieś na podłodze, właśnie w razie ataku, żeby on jednak nas bronił. Tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. Go jedzenie. Nabiorę sobie troszeczkę jedzenia i będziemy lecieli. I będziemy lecieli. Wrzucę tutaj wszystko. Pyk, pyk. O, jajka jeszcze mam. To luz. To luźno w sumie. Te rzeczy mi się przydadzą do naprawiania, w sumie skóra też by mi się przydała. Ale mam sprawny, więc luz. MXTEC97. Naga, wybuduj ten niski murek przed kusznikiem, to się będą potworki blokowały na nim. 1 zł i 10 groszy. Jest to jakiś pomysł, tyle że ja kuszników sobie buduję, widzisz, na murach, no nie? No mógłbym pewnie takie stanowisko właśnie bojowe zrobić gdzieś na dole, ale nie wiem, no to by była dziura w murze i łucznik w tej dziurze by stał. Coś takiego ewentualnie, ale no to jest trochę niebezpieczne, bo gracze mogą go zabić bardzo łatwo i później przejść sobie przez ten mur. A jeżeli tu będzie brama pozamykana, będzie mur, to trzeba będzie rozwalić cały mur, a nie tylko zabić łucznika, który stoi w wyłomie, no nie? Więc myślę, że to jest bezpieczniejsza opcja. A tutaj może się okazać, że rzeczywiście ona będzie w stanie się bronić. Zaraz to sprawdzimy. Ściągniemy tutaj jakiegoś potworka. O, tu jest jakiś. Chodź tutaj. Trochę go obijemy, żeby on za szybko ten, znaczy za długo tutaj nie balował. Zobaczymy, czy ona jest w stanie go atakować. NIKO98.pl. No i co, strzelasz do niego? Będzie na live block and load B. Esma, grasz Heroes i General. Na koniec pozdrowia wszystkich buźka. No trafiła go, patrzcie, widzieliście? Poleciała strzała. Ło, teleportował się. No ładnie, czy nagram Heroes and Generals? Raczej nie, ale dzięki za donate. Kiedyś to grałem dawno, dawno temu, teraz nie. No i patrzcie, ten potwór teraz biegnie na nią. Tamci łucznicy powinni go namierzyć, ale go nie namierzyli. Nie wiem dlaczego. Czasami go namierzają, czasami nie. Niewolnicy jeszcze działają jak chcą. To trzeba powiedzieć. Oni jeszcze tak mocno się bugują. Patrzcie, oni tu są. Na pewno jest w ich zasięgu, ale nie zwracają na niego uwagi w ogóle. Więc sam sobie muszę poradzić. Więc jakoś to działa. Jakoś. Ale to nie jest jeszcze taki poziom, którego gracze oczekują. Na pewno, no bo no tamci no nic nie zrobili. Gdzieś tam się patrzą, bo pewnie wcześniej tam był potwór i oni do niego strzelają, bo tu czasami się respi ten duży potwór. Pewnie do niego strzelali, zablokowali się w tą stronę się już nie odwrócą, chyba że ich poprzestawiam, czyli podniosę i położę z powrotem. No tak za każdym razem ich podnosić, stawiać z powrotem, to po prostu głupie by to było, nie? Ja mam 3 i uważam, że jest głupie. A co tu mówić, jak będę miał, nie wiem, 20 takich łuczników na murach posadzonych? Weź ich wtedy, przestawiaj sobie. Żeby tylko po to, żeby oni byli w stanie strzelać. No to takie, no, niedorzeczne. Niedorzeczne. Ale spoko. Może kiedyś to ogarną. Znaczy, na pewno to ogarną, bo to przecież będzie ludzi denerwować. Tam widzieliście, ile mam niewolników. To jest skrzynka niewolnicza. Tutaj troszeczkę niewolników jest, całe 7 sztuk sobie siedzą na spokojnie. Oni tam mają dobre warunki, nie leje im się na głowę. Poza tym to chyba wiele nie można powiedzieć na temat tych i dobrych warunków. Na pewno mają przytulnie i ciepło, bo niedaleko ten jest piec hutniczy, więc powinno tam być całkiem ciepło. Dobra, idziemy sobie popolować. Przy okazji zahaczymy o domek Admiroska. W sumie to mógłbym nawet na upartego pójść sobie spróbować złowić jakiegoś łucznika kolejnego, wrzucić go do koła, bo to jest zawsze fajne. Później jak sobie ogarniemy już jakiegoś niewolnika, który się będzie kręcił w kole, to zajmiemy się budowaniem. O, i tu już się rysuje baza Bladiego. Też całkiem spory budynek.
bardziej taki klockowaty, ale też bardzo duży. Też bardzo duży i na pewno też ciężko byłoby go zaatakować, nie? Wiem, że oni na początku planowali robić wieżę, ale chyba im ten pomysł odpadł. I nie dziwię się wcale, bo tu wystarczy zepsuć sobie tylko fundamenty i cały budynek się sypie. Więc jakby zrobili bardzo wysoką wieżę, to byłaby łatwa do uszkodzenia. A tak mamy takiego kloca dużego i na pewno jest to bardziej wytrzymałe. Na bank. No i most zrobili, to też mi się bardzo podoba. Vladi zbudował most nad tą rzeką. Przez całą długość można sobie przejść po tym moście. Dla mnie bardzo wygodne, bo do tej pory musiałem pływać przez tą rzekę, żeby sobie dojść do wiosek ludzi, a teraz sobie przebiegam po moście i los. I bardzo spoko. Wiem, że oni stąd biorą kamienie. Sobie wybrali takie miejsce, że tam nie ma kamienia w ogóle i muszą chodzić po kamień tutaj aż. Więc no... Nie dziwię się, że ten most zrobili. Też bym zrobił na ich miejscu, bo tu jest kupa kamieni, a u nich nie ma w ogóle. A tu jest naprawdę mega dużo. Patrzcie, ta plaża jest cała usiana kamieniami. TEC-97 miałem na myśli postawienie tego murku od 1 do 2 kratki przed murem. 1 złoty. 1 do 2 kratki przed murem. Aha, no i co? I przed tą kratką dopiero łucznika dać? No nie wiem. Nie widzę tego po prostu. Znaczy, wiem, że to mogłoby działać. No nie? Rozumiem, o co ci chodzi, że one by się blokowały, byłoby spoko. Ale nie wiem, jakoś... Nie podobałoby mi się wizualnie to, że łucznik stoi na podłodze otoczony takim malutkim murkiem, zamiast stać na jakiejś wysokiej wieży, bramie czy murze, no nie? Raczej jestem zwolennikiem takiego budowania, żeby to też fajnie wyglądało, a nie tylko miało sens, no nie? Bo no, takie budowanie, żeby wykorzystać błąd, no to mi się tak nie podoba, nie? No bo to jest błąd, bo ten niski murek to jest błąd. Że przez ten niski murek nie można zadawać obrażeń, nie? Chyba, że chodzi ci o to, żeby łucznik pozostał na murze, powiedzmy, że to jest mur, tu łucznik stoi na murze, tutaj by się zbudowała drugi mały mur, na tym małym murze by się blokowały potwory i on by sobie mógł wtedy strzelać z tego muru. To wtedy tak, to wtedy nawet by to spoko wyglądało, nie? Że i o to ci chodzi, to tak. To tak, to by było spodnie. Piotrek woda, ale już wypiłem wodę przecież. Spokojnie, tu wyskakuje komunikat. Jak on bardzo potrzebuje wody, to się pije wodę i luz, nie? Luźno. Nie mogę go trafić? Naprawdę? Ej, ziomek! Halo! No. Wojownik! To jest drugi poziom wojownika. To nie jest byle jaki wojownik z pałką na pierwszym poziomie albo z kilofem. Porządny poziom drugi. No. Ale nie dla mnie takie typy. Metal i węgiel. To też się przyda, bo sobie strzały zrobię, także luźno. Dobra. Popróbujemy się z nimi. W sumie to mógłbym sobie wziąć pałkę i sznur zamiast kilofa i siekierki i będzie okej. Będzie okej. Czemu grasz sam? A bo lubię grać w tą grę. A nie będę czekał, aż ktoś będzie miał czas czy ochotę, żeby ze mną zagrać. Po prostu jak chłopaki nie mogą grać, to gram sam. Nie widzę w tym nic złego. Ja lubię sam grać też. Na live'ach. Lubię. Mogę się skupić na grze, na czacie, pogadać sobie z wami. Więc wiecie. Tak jak się z kimś siedzi, no to... Ten kontakt nie jest taki dobry z widoknią, nie? Zresztą wiecie o tym dobrze. Dzięki za donate'a, ziom. Dygzy. Kurde, co ja dzisiaj tak słabo strzelam, no. Czy to jest też wojownik drugi poziom? Ale jaja, co to się dzisiaj dzieje? Co oni się tak dozbroili nagle? O, zablokowała się troszeczkę. Nie, no nie dostrzeliłem do niej, bo się zablokował na skałce. Teraz też nie trafiłem? Lepiej jak biegam w dom i z powrotem, niż jak do nich strzelam z kamienia. No zginij już! Nie, no poważnie? Łowasz ją. Rozprułem ją na pół włócznią. Mam siłę. Widocznie mam siłę. Mam tę moc. Jak Elsa. Mam tę moc. To dobrze. To ja się cieszę. To ja się cieszę. A też jak gra w Konana. Wiem, że gra w Konana, ale on gra chyba na innym serwerze, wiecie? Coś mi się wydaje, tak? A, bo ja trafiam teraz w budynek. Sorry! Zapomniałem, że tam jest budynek, którego obiekt jest tak wielki, że się nie da go przestrzelić.
ale tekstura jest na tyle mała, że nie widać tego budynku. To jest bardzo zakręcone, ale tak to tam działa, naprawdę. Strzały mi się pokończyły. Patyków nie mam. Bardzo słabo. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło w ogóle? Czemu ja tak mało patyków wziąłem ze sobą? Miałem dużo patyków, musiałem sobie wywalić je. No troszkę słabo. Troszkę słabo, bo tam mam do zabicia jeszcze ze 3 osoby. Ale patyków tutaj nie ma. Więc muszę z tymi 10 strzałami ogarnąć chyba życie. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to trzeba będzie zrobić. No, jakoś to będzie. Gdzie Paweł? Ale Paweł nie gra w Konana. Paweł nie gra w Konana. Dobra, go. O, i widzicie? Zniszczyłem cały budynek strzelając ze strzały. O nie, to jest chyba poziom 3, wiecie? Ten, co my go mamy w domu. Nie, poziom 1, po prostu ma dobry ekwipunek. Tyle. Level ma słaby. Wow! 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 Ziomek, zablokujesz się trochę? Nie mam już strzał, poważnie. Bardzo, bardzo średni ten rajd bez strzał. Tutaj ogarnąłem. No, bardzo, bardzo średni. Tego typa, co tam dalej strzela, chcę sobie przejąć, więc to już jest luz. Ale obok niego jeszcze będzie 2 tancerzy pewnie. Ale tych tancerzy to już sobie powalimy, myślę, że tą dzidą. Bez problemu, bo oni będą bili mnie ręką. Halo, tancerze. To mi z powrotem biegam. Oczywiście slalomikiem, bo kusznik strzela do mnie. O, zabiłem go. Ta dzida jest nawet całkiem spoko, nie? Całkiem jest w pożądalu. Nie ma szału, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Patrzcie, ile metalu znalazłem, ale jaj. Też mi się przyda, bo sobie przerobię to na paszę dla niewolników. Że luźno. Luźno! Nie no, poszło nadzwyczaj dobrze. Prawdę. Mimo tego, że nie miałem dużo strzał, to i tak się udało. Witam wszystkie nowe osoby na live'ie. Zachęcam do oddania suba oczywiście. Dobra, tego ostatniego typa postaramy się obezwładnić tą pałką drewnianą. Dobrze by było. Jak się uda, to zabieram go do domu żywego całego i będzie mi dla mnie pracował. Będzie stał na murze i strzelał do moich wrogów, a nie do mnie. Garnij się tam już, ziomek! Przestań strzelać, przecież nawet mnie nie widzisz. Czekam, aż mi się życie zregeneruje, jeżeli ktoś się zastanawia, co ja tutaj robię. Dobra, okej. Okay. O nie, drugi kusznik tam jest. O, w mordę. Nie mam szans w takim razie. Tego drugiego kusznika bym musiał najpierw zabić. Kurde, a nie mam strzał. I zaraz będzie ciemno. Muszę ogarnąć jakieś patyki. Ale lipa. Ale lipa. 5 patyków muszę ogarnąć, dopiero mogę tam pójść. Bo jak nie ściągnę tego drugiego kusznika, to nie da rady, żebym to ograł. Nie da rady. Oni mnie zabiją z tych kusz. We dwóch. Pa, pa, ra, pa, pa. Może tutaj jakieś patyki będą. Ja szybko tylko zmienię na poranek, żeby mi się czasem tutaj noc nie zaczęła, bo dopiero będzie problem. Są tu jakieś patyki? Nie ma, kurde! Włókna roślinne. Skąd ty się wziąłeś? Jakiś ty po złotem mnie zaatakował? Co ty jesteś w ogóle? O kurde, ziom. Chodź do rzeki. Zablokuję cię. Skąd ty się tam wziąłeś? Czy tędy przechodziłem wcześniej, żadnego typa z młotem nie widziałem. Halo? Ziomek? Co ty tam robisz? Co ci dolega? O co chodzi? Co się stało? Ło, ale mi sprzedał bułę. Jaki on jest dobry. Oni się chyba już tak łatwo nie blokują, wiecie? Jak się kiedyś blokowali. No nic, wyprawa trochę, no... Troszeczkę się nie udała. Troszeczkę nawet bardzo bym powiedział, że się nie udała. No niewiele mu zrobię teraz, kurde. Ale... Ojej. Ojej, jak się teleportował. Nieładnie, nie, uciekam do rzeki. Nara, typie. Nara, muszę tam wrócić, jak będę miał więcej strzał. Teraz to już nie mam szans. Nie ma opcji. Patrzcie, ile mam życia. Huh! Huh! Ogłusz go. Nie da rady, co ty?
Nie da rady, za mało mam zdrowia, żeby go ogłuszyć. Ja miałem połowę życia, jak tam wróciłem. Znaczy połowę, no. Miałem mniej niż całość. To na pewno. A takiego wojownika nie potrzebuję. Chcę łucznika mieć. Nie potrzebuję wojowników. Wojowników mam już chyba 7 niepotrzebnych w skrzynce. 6? 6 albo 7 wojowników poziomu pierwszego. Ten był fajny, bo miał duży młot, nie? To spoko. Ale mimo wszystko, teraz poluję na łuczników, kuszników, bo chcę obsadzić sobie mury i mieć spokój. A wojowników, takie bydło, to ja mam. To ja mam w skrzynkach pełno tego. Kurde. Co to miało być? Czemu nie mam patyki? Jak to się stało? Ja mam w domu chyba z 300 patyków odłożonych i żadnego nie wziąłem ze sobą. Czy wziąłem bardzo mało, jakieś tam 20 parę sztuk. O i teraz jak na złość żadne patyki nie lecą z drzew, tylko same drewno. Jest gałąź jedna. Jest gałąź jedna. Czekam na moment, kiedy dodadzą możliwość pocięcia drewna na potrzeby robienia strzał. To byłoby super. Ale nie zawsze muszę te gałęzie szukać. Ojej, jeszcze tu nie ma żadnej gałęzi. Halo? Gałęzie? Nie ma, nawet jednej nie ma, nie? Nawet jednej. Ale bida. Straszna bieda. Straszna bieda. Prawda. Dobra, do 20 chociaż, że miał 20 strzał. Że tam pewnie się zaraz zrespią. O, mam 20 strzał. Zaraz się pewnie zrespią i tyle z tego będzie. A, kamieni też nie mam. No, bieda totalna. Drop. Tego to ja nie potrzebuję już na pewno. Go! Kilofem lecą? Nie, kilofem leci te kora. Siekierą lecą gałęzie. No i go. Go, jeszcze jeden pyk. Załatwione. No 20 strzał, to już powinno wystarczyć. To już naprawdę powinno wystarczyć. Mam pełne życie. Mam ekwipunek, sponio. Tego typa z młotem na pewno ominę, bo on został tam gdzieś po lewej stronie. Ja wjadę prosto na wioskę. I może przy odrobinie szczęścia uda się jednego kusznika upolować. O ile się już nie zrespili. Jak się zrespili, to jest duży problem. Ewentualnie ich będę na skały brał. O, tak też można zrobić. Jak się zrespią, to ich zwabię na skały, ale chyba widzę tam tylko jednego łucznika już teraz. No, jest ten łucznik mój, którego chcę przejąć, a dalej będzie jeszcze jeden, którego muszę zabić. Myślę, że on do mnie już strzela. Nie. Nie, to jest jakiś... Co on ma? Patyk? Aha, zrespił się już jakiś typo z dzidą. Gdzie jest kusznik? Za tobą jest. Nie. O co chodzi? W ogóle nie ma tego kusznika. O nie. O nie, całkiem zniknął. Dobra, nie będę marnował strzał na nią. Chodź do mnie tutaj. Się zdżuksuję troszeczkę. A da się tak robić, da się. Zobaczcie, ona mnie nie może zaatakować, ja ją mogę zabić. Super, prosty trik. Prosty trik. Wkurzył miliony. No, te. To sobie naprawię. To sobie naprawię. Zawsze będę miał mniej rzeczy w ekwipunku. I go! I go! Teraz tego typa z dzidą trzeba zabić. Jaką ty masz wielką dzidę? Co ty masz? Nie widziałem jeszcze takiego niewolnika. A, to jest zwykła dzida. Myślałem, że to jest taka halabarda bardziej. No ale spoko. Spoko, damy radę. Spoko, damy radę. Będzie git. Ło, cała trójka się rzuciła. Też nie umiesz bić? Chyba nie. No. No. Halo, tu jestem. Czy wy mnie zgubiliście jakoś oficjalnie w swoim małym łebku? O, mam typa. No i git. Git. Tak się zabija niepotrzebnych wieśniaków. Bez łuku. Można. O, już mnie biją. O, już nie. Ta jest słaba. Bardzo. No go, giniemy. Giniemy, oddajemy metal i ja idę dalej. Dużo metalu znalazłem w sumie, patrzcie. Ponad stówkę już mam. O, strzały, jak miło. Strzały, jak miło. Bardzo miło. Bardzo miło z ich strony. Naprawdę bardzo miło. O, jest mój kusznik. A ten drugi? A tego drugiego nie ma.
O, to super. To idealne rozwiązanie. Nie strzelaj do mnie! Śpi! Mam! Łucznik poziom drugi. Jak masz tych słabych wojowników, to i daj, jak zbudujesz tą bramę, to przed albo za bramą. Tak w rzędzie to by fajnie wyglądało. 1 złoty i 50. No, można tak zrobić, jak bramę skończy. Tylko, że brama jest chyba na 27 levelu, wiesz? Strasznie daleko jest ta brama. Więc trochę mi jeszcze brakuje. Ale spoko, to jest myśl. Masz piździsko, chcę byś miała ślizgo pozder z Torunia, tak jak wczoraj XD. 1 złoty i 10 groszy. Aha, no w każdym razie dzięki za hajs, nie? Dzięki za hajs. GG powinno być, złapałem drugiego kusznika już z tej wioski hardkorowej, bo to jest hardkorowa wioska. Tam nie jest łatwo dojść. Nie jest łatwo, znaczy dojść jest łatwo, ale przeżyć tam nie jest łatwo, bo tam wiecznie jest dużo tych wojowników, zawsze. I zawsze gdzieś ten kusznik jest dalej wysunięty, że trzeba zabić przedtem ze 4 osoby. No teraz poszło łatwo, bo była skała, nie? Ale to był farcik. Bo z reguły jest tak, że jak się wejdzie na tą skałę, to ten kusznik i tak jest w stanie do was strzelać i was na tej skale zabija, jak tak stoicie i bijecie po głowach. Więc teraz miałem farta, no to się nie zawsze udaje. Nie zawsze się udaje, teraz się udało, więc myślę, że GG na czacie to powinno być. Co najmniej dwa razy, nie? Co najmniej. Który mam level? 22 chyba, wiesz? Ale teraz po 20 levelu bardzo powoli się już bija te levelki. Zresztą widzieliście, ile expa dostawałem, jak zabijałem wieśniaka. Tyle co i nic. Dlatego dzisiaj też będziemy budowali, żeby sobie na budowaniu trochę wbić levelki. Być okej. Okay. Będzie spoko. No i lecimy do domku. Lecimy, przejmiemy tego niewolnika. Paszę dla niego będziemy mieli, myślę, bez problemu. I to jest łucznik drugi poziom. Mamy chyba wszystkich trzech z pierwszego poziomu. Tak mi się wydaje, więc ten jeden z poziomu drugiego to będzie ich dowódca. I to jeszcze z kuszą, a nie z łukiem. Kusza zadaje chyba większe obrażenia niż łuk. Więc spoko, drugi kusznik na ścianie tutaj. No ale ten pomysł z tym mniejszym murem to jest dobry pomysł, podoba mi się. Teraz jak zakumałem, o co w nim chodzi, to o to mi się podoba. Bez kitu. Tutaj też można by dać mniejszy mur w zasadzie niby. Ale damy tam i będzie dobrze. Dobra, zaciągamy ją na zaplecze. Go tutaj. To jest dobra miejscowa. Pani łuczniczko, dwie się pojawiły, ale nie przejmujcie się. Tak naprawdę to ona jest jedna. Dużo mamy papu? Nie za dużo bym powiedział, że mam. O, tu jeszcze jest. To luz. To powinno tyle wystarczyć. A, jestem zapchany. Coś mogę tu wrzucić? Ten metal sobie mogę wrzucić do skrzynki w sumie. Git. Dobra. Papka, włącz. Niech się przejmuje. O, tu jest 39 napisane. Nie wiem, czy to jest 39 minut do przejęcia. Może tak. To jest na pewno schrzanione. Dobra. Dobra. To jest załatwione. Zaraz się dowiem, czy czasem Stalker nie siedzi na serwerze. A, nie ma go już. O, to lipa. Myślałem, żeby go spotkać gdzieś. Okej. Zajmiemy się tym, żeby mieć trochę więcej kleiku. To na pewno. To wrzucimy. I go niech się robi kleik, tylko drewno. Nie mam drewna? Mam trochę. Dobra, niech będzie. Niech się kleik robi. A, tu mięso w sumie mogę zabrać. Ten metal zabiorę i wrzucę go do pieca. Niech się też przepala. Zrobię sobie może miecze jakieś nowe. Albo coś takiego, bo inną nową broń. Patrzcie, całkiem sporo tego. Drewno. Węglem się nie pali w ogóle w tej grze. Mimo tego, że poradnik pokazuje, że palić węglem, to nie udało mi się palić węglem, jak ostatnio próbowałem. Może tak być, że to jest błąd, który zostanie poprawiony. Ale ciężko stwierdzić, widzicie, jak jest. Tu dużo rzeczy jeszcze nie działa. Po prostu. Psotek, witam. Siema, psotek. U mnie wszystko spoko. Jak zawsze. Miałem trochę więcej naważyć tej owsianki. No w sumie trochę tego mam tam. I ziaren, i włókien, nie? Troszeczkę mam, ale możemy dorzucić. Niech się robi. Więcej kół? No na razie mam tylko jednego niewolnika, który się przejmuje, więc ja myślę, że może lepiej złapać drugiego niewolnika łucznika, niż dodatkowe koło robić. Bo tamte koło pierwsze jest wolne. To na 100%. Ono jest wolne. Dużo mam strzał. Mam strzał 24, a bo ja nie użyłem nawet jednej strzały tam w końcu. Tak się bałem, że bez strzału nie dam rady i w końcu żadnej nie użyłem nawet. Chyba się zablokował.
No, zdecydowanie. No i spoko. Będzie mięsko za darmo. Skóry i kości. Kości na razie w ogóle średnio się przydają. Znaczy robię z nich te takie oświetlenie, te takie małe noże. Małe stoliki z wężowymi głowami, to jest to. O, te lampiony takie, to z kości robię. To jest nawet spoko, w sumie mógłbym tego więcej zrobić. I wtedy byłby lepiej oświetlony cały dom. Słuchaj, kości i dużo kamienia strasznie. Nie wiem, dlaczego tak dużo kamienia jest potrzebne, skoro to wygląda jakby było całe z kości, ale no tutaj takie proporcje są troszkę dziwne w tej grze. Dobra. Póki. Pantera Champion, nie znam się na tej grze, ale ładna. Lepszą GXD, jeden złoty, 10 groszy. Dzięki za donajcika. Dzięki za donajcika, ale przadzida na pewno będzie. W końcu. No ta dzida jest przesłaba, no ona jest tak kijowa, że szok. No jest lepsza od miecza, ale nie jestem zadowolony, że ją wziąłem. Nie jestem zadowolony na pewno. Dobra, masz tutaj korę. To w ogóle trzeba dropnąć. Strasznie mam dużo rzeczy znowu. Ludzkie mięso. W sumie dropnę to w cholerę, niepotrzebne mi to w ogóle. To się nawet później nie przerabia, to trzeba mieć te takie nieskalane ludzkie mięso, czy coś takiego. A miałem tutaj drewna donieść. Łajen! Pałkę trzeba naprawić w ogóle. Halo, pałka, napraw. Włókna roślinne są potrzebne, żeby naprawić pałkę drewnianą. No ona jest taka osznurowana troszeczkę, więc może to jest to. Damy radę. Na włókna roślinne i na drewno. Wyłącz te dźwięki subskrypcji. Dlaczego? Dlaczego? Nie kumam. W czym to przeszkadza komu? Kiedy pokazał dom Bladiego i Admirosa? No już kawałek czasu temu. Kawałek czasu temu to już było. No. Ładne parę minut. Może z 15 nawet. Minut. Więc spóźniłeś się, ale nie martw się, później też tam się pewnie przejdę. To nie jest daleko. Zrób wieżę. Plaga, kiedy będzie konkurs na podkładkę? Pozdro dla Cebe i ekipy. Nieprędko pewnie będzie jakiś konkurs na nadgrody rzeczowe, bo trochę się wściekłem ostatnio. Po ostatnim giveawayu, gdzie rozdałem ponad 12 rzeczy różnych. To było 2 tygodnie temu i od 2 tygodni do tej pory niektóre osoby nie wysłały nawet adresu wysyłki, żeby im wysłać kuriera, nie? Także troszeczkę jestem... Znaczy niektóre. Więcej jak połowa osób, które coś wygrały w ogóle w konkursie, nawet nie podała adresu, żeby im wysłać tą nagrodę, nie? Mimo tego, że do nich pisałem. Więc no, tak troszkę jestem zniesmaczony tym faktem i podejrzewam, że nieprędko zorganizuję kolejny giveaway nagród rzeczowych. Bo z kluczami cyfrowymi nie ma problemu, bo wam wysyłam ten klucz i załatwione, no nie? Przez jakiegoś maila czy coś, się już nie martwię. Ale jeżeli chodzi o nagrody rzeczowe, jest zawsze taki wielki problem, że jak ktoś podał pełny adres, prawidłowy adres, numer telefonu dla kuriera chociażby, wiecznie jest z tym problem, wiecznie, nie wiem. Nie wiem, dlaczego ludzie robią takie problemy z tym. No w każdym razie, nieprędko, jakiś giveaway się pojawi. Tak myślę. Wyprawiona skóra jeszcze jest potrzebna do naprawienia tego. Ja pierdzielę, co to się dzieje? Co to się dzieje? Straszne rzeczy. Mam trochę wyprawione skóry chyba, nie? Mam. Dobra. Naprawimy sobie. Tu. Ojejku, nie mogę będąc w tym panelu naprawiać. To jest taki. Niech będzie. Niech będzie. Dobra, to drop, tamto wrzucę sobie do ogniska, niech się to robi, może się kiedyś zrobi, bam, gotowe, załatwione. A teraz możemy sobie trochę pokopać kamieni, chociaż może bym poszedł na tego drugiego, wiem co, zrobię najpierw strzały, tak z 10 jeszcze. A później pójdziemy w poszukiwaniu drugiego niewolnika, bo tutaj niedaleko powinien być drugi niewolnik łucznik. Ten druid, którego byliśmy ostatnio, wiem, wiele osób może stwierdzić, że to proszenie się o wpierdziel, pójście na tą wioskę, no ale trzeba, okej? Okay? Trzeba. Muszę tam pójść, muszę złapać jednego niewolnika jeszcze. Więc damy radę jakoś. Jakoś tu będzie.
Pa, pa, pa. Dobra, przerzucam sobie od razu to. Bym już później nie musiał. I go! Pantera Champion. Diaksową zbroję. Minecraftową diaksową zbroję. Dobry pomysł! Dobry pomysł, dzięki za donate'a, ziom! Gdzie jest baza Flotara? A później pójdziemy do bazy Flotara, spokojnie. Na razie sobie polatamy jeszcze tutaj. Później możemy iść na bazkę Flotara. Witam wszystkie nowe osoby oczywiście na streamie. Miło, że wpadliście. O, patyki. Mam w domu dużo patyki, ale tutaj jak jestem, to sobie nazbieram. Do 30 chociaż dobiję. Miałem na 30 strzał. 30 strzał to jest całkiem sporo strzał. To można zabić tak z 6 osób, no z 5. Koło 5 można zabić chyba. Chociaż nie wiem. Bo to nigdy nie wiadomo. Dobra. Mamy tutaj taką małą osadkę. Bardzo małą, bo tam 3 osoby mieszkają. Skąd ty się tu wziąłeś, pająku? Widzieliście tego pająka wcześniej? Oczywiście, że nie. Nikt go nie widział. Co ty w ogóle odpierdzielasz, typie? Oddaj mi te mięso i pajęczyny. Co za gnój, no. Co za gnój. Wiesz, nie ten sam problem z tymi pszarzami, pajęczarzami. Dobra, jest tam typa 3 chyba. Na pewno jeden to łucznik. O nie! Hieny! I jeszcze jeden pająk. Nie, no nie, no. Ty gnoju! Strzelaj, że z tego łuku! Ja pierdzielę! No przecież ta kraina... To jest jakiś hardcore. Zawsze jak tutaj pójdę, to zawsze jest przerąbane. I to tak zdrowo. No a zginę od trucizny zaraz. Ważnie, zginę od trucizny. O nie, minęła trucizna. Gdzie się napiję wody. Nie muszę, ale... Schowam się w rzece, jakby mnie coś chciało jeszcze zaatakować. Patrzcie, ile życia mi zostawił ten pająk. Zdążył mnie 8 razy opluć? Prawdę? Aż tak mi zatruł? Jeden mały pająk? Jeden mały pająk. Tyle obrażeń. Hardcore jakiś. Jeszcze hiena do zestawu, nie? Szok. Oj, struś się już czai. My znamy pana strusia. Nie zadzieramy. Idź sobie. Muszę poczekać teraz, aż się ten... Czy serwer tylko dla ekipy? Tak, tylko dla ekipy. No. Czy będzie diabeł? Nie, nie będzie diabeł. Diabeł jest na weekend w domu. Ale chyba jutro dopiero będzie. Chociaż nie wiem. Może już dzisiaj wróci. Ale nie mówił nic o tym, że będzie na live. Więc pewnie go nie będzie. Mhm. Dobra, dawaj, odnawiaj mi te zdrowie. Muszę sobie jakieś potiony zrobić. Nie wiem, czy tu będzie coś takiego jak potiony. Chociaż w sumie te rytualne mięso, co my składamy z ludzi, to ono jest takie, że odnawia chyba zdrowie, wiecie? No. Te druidy napierdzielają strasznie. Są okropni, nienawidzę ich po prostu. Zawsze jak tutaj przyjdę, chcę jednego małego łucznika. Wiecznie się na mnie rzuca stado hien. Pająki, strusie, wszystko, bylebym tam nic nie... Nie, no oczywiście, to była zmyłka. Jak zwykle, to była tylko zmyłka, zobaczcie. Ich już tutaj nie ma, wynieśli się. Wyczuli, że chce ich zaatakować. Wyczuli. Nienawidzę tego miejsca szczerze nienawidzę. Nienawidzę tu przychodzić. Zawsze jest jakiś problem. No normalnie ninja vanish zarzucili, ich nie ma, nie? Nie ma ich, no nie ma. Zabiłem parę strusi, znaczy hien i już nie ma typów. Oni się zawinęli. Nie, my się nie damy zaatakować, nara. Schowali się gdzieś w jakiejś dziupli. Nie wiem, gdzie oni się chowają, tu się nie ma gdzie schować. Ale oni znają takie miejsca. Jeszcze się wpierdzieliłem na... O nie, na tą równinę. Go, hiena, come on. O nie, tam jest struś. Strusie są najgorsze. A przebiegnę tędy, pomiędzy potworami. Może mnie nie zaatakują. Może. Też pewnie zaatakują. A, tu był gdzieś drugi struś. Na spokojnie. Hiena mnie już goni, słyszę ją. Słyszę! O! Gdzie jesteś? 3 uderzenia z tego na hienę jedno. To jest niby super broń. Niby. Tak naprawdę to nie. O nie no. Ty mała hieno. Widzicie? Ile potworów mnie chce zabić? Okropne. Okropne. Go. Dobra, żyjemy. Na spokoj, na luź. Idziemy. Jeszcze jakaś hiena, nie? Nic? Strusie? Nie? Niewolnicy? Nie? Wszystko w porządku już jest? Już? Najgorsze. Idziemy do Flotara. Odwiedzimy jednego niewolnika po drodze. Zobaczymy, co on tam robi.
ten niewolnik, może będzie jakimś łucznikiem, tancerzem czy coś, tylko sobie złapę. Jak będzie do kity, to nie. Ale masz czas reakcji. Łanania. Łanabijania, łania. Pyk, strzał. Straszny ma czas reakcji. No, nie płoszy się za prędko. Nawet jak się spłoszy, to zaraz przystaje. Żluz, luz. Kiedy nagranie Dead by Daylight z ekipą? No w Dead by Daylight to chyba już z miesiąc nie grałem, albo dłużej. No i na razie nie planuję. Dobra. Go. Tu na pewno będzie jeden niewolnik. Na 100%. Tu za tą skałą, tam na dole. A nade mną jest cała wioska niewolników. Znaczy niewolników. Moje pierwsze dwa donate, a teraz trzy. I pytanie w tej grze są do odblokowania jakieś karabiny, czy... Tylko bronie takie starsze. Pozdrowienia. No ja tylko takie starsze bronie są. Dzięki za donate, też cię pozdrawiam. Tylko starsze bronie, nie ma żadnych karabinów. Co najwyżej jakieś kusze. Łuki. Takie rzeczy. Później są lepsze bronie. Jakieś miecze skomplikowane bardziej. Ale nie ma czegoś takiego jak karabiny. Na stówę. Był tam jeden typo, ale to zwykły wojownik jest. Ja go nie chcę. Idziemy do flotarka. Zobaczymy. On tu gdzieś mieszkał na pewno. Tam gdzieś przy tym posągu on mieszka. Czyli nie jest daleko. Pójdziemy na skróty. Może dorwiemy jakiegoś krokodyla po drodze. Może się uda mu łeb upierdzielić. Krokodylowi w sensie. Bo później można fajne zrobić ozdoby z krokodyla. W ogóle ze wszystkich zwierzątek da się robić takie trofea z głów. Później. Więc warto te głowy zbierać. Tylko że ja mam taki słaby miecz, że raczej mi te głowy nie wypadają. No. Nie daję rady ich odciąć. Dobra. W sumie pełny luz tutaj jest. A bazy jeszcze nie widać. Kawałeczek, to jest na końcu tej wyspy, a ta wyspa jest długa. Czy to jest krokodyl? Nie. Nie, to tylko patyk. O, Stalker wchodzi na serwer, widzę. Powolutku. Może się z nim... Wow! Co już zrobił? Patrzcie, Flotiego! Co za man? Oj, tu są niewolnicy jacyś. Ja sobie przepłynę tędy. Co tam się odbywa? Jaką bazę dopierdzielił już? O kurde. O kurde. Wow, krokodyl! Jaka gnida, no. Ile strzał? Ja już ledwo chodzę, bo jestem zmęczony. Dobra. Chyba z 5 było, albo z 6. Spoko, dorwaliśmy krokodyla. Sobie szybko zrobię poranek. Go, krokodyl. No niezła baza. Patrzcie, jaki kawał bazy zrobił skubaniec. Skubany! Nieźle, nie? Prawdy nieźle. Prawdy całkiem spoko. Płynę! Co my tutaj mamy? O, drzwi. Zamknięte. Halo? W środku pusto, dachu nie ma. Spoczko. Jakie mury zrobił wielkie z tych. Wow! Zrobił sobie ściany z fundamentów. Ale jaja. Źle. Nieźle. Grube ściany. Spoko. Nie wiem, czy to się opłaca, no ale niech będzie. Niech będzie. Także tak wygląda baza flotarka. Coś jakiś ten badyl tutaj wystaje. Ziomek trzyma tego kija. A, bo tu są już jego stopy, tak? To jest jego noga jedna. Siup, pod piach. No nieźle. Powiem wam całkiem spoko. Dobra, idziemy z powrotem. Upolujemy parę zwierzątek po drodze. Niewolników nie widać. Żadnych ciekawych, więc... Nic tego... Ło, krokodyl kolejny! To jest bardzo słaba miejscowa. Znaczy ja pamiętam, jak Flotar zaczynał grać i sobie znalazł tą miejscówę, to centralnie tam, gdzie buduje, był spawn krokodyla. I on jak zrobił ognisko i pierwsze łóżko, to mu się spawnował krokodyl pod dupą praktycznie. No, tak było. Ale teraz sobie już tak zabudował, że już się nie respią te krokodyle. Ale wcześniej się respiły, także GG. Jeszcze jeden! Nie, no bez jaj! Czy to jest jakaś porąbana miejscówa? Co to jest, cyrk? Hodowla jakaś? No hardcore. Same krokodyle wszędzie. Jak on tu mógł mieszkać?
mieszka tu nadal. On tu zwariował chyba. No i fajnie. Właśnie mi się kończy stamina. O, nie mogę zaatakować już nawet raz. O, o, brak amunicji. O nie. Ło, dobra, udało się. Udało się, nie mam amunicji, zabiłem 3 krokodyle już podczas tej wyprawy. No całkiem sporo ekspak z krokodyla leci. To się opłaca nawet. No i gruba skóra jest. Wyśmienite mięso. Szkoda, że głowa nie poleciała. 7 strzał na krokodyla? To bardzo dużo. To naprawdę całkiem sporo strzał jest. 7 strzał na jednego głupiego krokodyla. Dobra, trzeba sobie porobić strzały. No to nic z tego nie będzie. Jak mam dojść do domu cały i zdrowy i zabijać po drodze jakieś zwierzątka, to przydadzą się strzały na pewno. Pa, 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 da, pa. No, strasznie dużo tych krokodyli dookoła. Hardkorowo, to jest jak jego ochrona jakaś. Lepiej się tu nie zapuszczać po prostu. Są niebezpieczne tereny. Prawdę niebezpieczne tereny. Dobra, tworzymy. Go. Pantera Champion, a korkowcy XD. Już 4 donaty i życzę miecza świetlnego XD. Pozdrawiam, Hatia. Dzięki, ziomek. Za donatki. Pozdrawiam oczywiście. O nie, jakieś 2 typy i żaden z nich nie jest ciekawy. Nie chcę z nimi walczyć nawet. No! Wow! O, wbiegłem w drzewo. Ajja. Ajajaj. No, nie trafia w niego. Skolo jest porąbany. Teraz mi się stamina. Wow. Farcik. Mi się stamina kończyła. Kamienie, niech będzie.